Cytat z Ingo Swena, który zniknie. Nie jestem pierwszym, który widzi, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Czy możesz sobie wyobrazić jastowica, który jest w stanie spojrzeć aż na Jowisz i dostarczyć dokładnych danych naukowych? Ingo Swen właśnie to zrobił. Nie tylko zgłosił fakty z atmosfery Jowisza na długo przed potwierdzeniem ich przez Sądę Kosmiczną Pionier, ale także zobaczył coś na Księżycu, co z pewnością wywoła dreszcze na Twoim kręgosłupie. Nie jesteśmy sami we wszechświecie. Ingo Słan jest tak zwanym medium. Swan nie widzi przyszłości i nie przewiduje numerów loterii. Ten wyjątkowy talent rozwinął specjalny rodzaj projekcji świadomości, w którym psychiczna wizja jest rzutowana do odległego miejsca. Zdalne widzenie jest umiejętnością, która była badana nawet przez CIA i inne tajne organizacje, szczególnie w latach 60. i 70. Wraz z innym medium słon opracował różne techniki, aby zbadać każdą możliwą lokalizację na Ziemi i we wszechświecie, używając tylko oczu umysłu. To, co słon i jego koledzy zobaczyli w trakcie tego procesu, zszokowało ich i zwróciło uwagę CIA. Pewnego dnia słon otrzymał dziwną wizytę, zniknął całkowicie ze sceny na kilka dni, a następnie został uciszony przez CIA. Wiele lat później przerywa milczenie i w końcu mówi o potwornych rzeczach, które przydarzyły mu się w szponach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. Niezwykłe medium Jako dziecko, Ingo Swen miał wyjątkowy dar widzenia odległych rzeczy i miejsc. W latach 70. Słan uczestniczył w badaniach naukowych nad zdalnym widzeniem i współpracował z dziesiątkami naukowców z USA i Europy w słynnym Stanford Research Institute. W 1977 roku Reader's Digest opublikował raport na temat sukcesów Ingolsona w eksperymentach zdalnego widzenia. W eksperymencie medium było w stanie przenieść się do praktycznie dowolnego miejsca na świecie, doskonale opisując miejsca, ulice i otoczenie. W dalszych eksperymentach medium miało wpływać na rośliny za pomocą aktywności umysłowej lub zmieniać temperaturę swojego otoczenia. Słon również odniósł sukces z łatwością, kiedy astronomowie ze Stanford Research Institute wpadli na pomysł, aby słone zbadał różne lokalizacje w układzie słonecznym, zawahał się. Nikt nie byłby w stanie potwierdzić jego odległych obserwacji, gdyby mentalnie przesłał się do odległych światów. Ingo Słon obawiał się, że jego obserwacje zostaną później zakwestionowane i odrzucił ofertę przeniesienia swojej świadomości na Jowisza. Ostatnią rzeczą, jakiej chciał Słon, było nazwanie go oszustem. Było to w 73. roku, a niedługo później NASA ogłosiła wystrzelenie sondy Pionier, która miała w szczególności zbadać Jowisza. Zadowolony, że sonda może potwierdzić jego odkrycia, Słon zgodził się jednak wziąć udział w badaniach. Znalazł się w laboratorium w Stanford, patrząc w kierunku Jowisza. Siedząc wygodnie na ziemi, słono pisał wodorowy płaszcz Jowisza, wirujące burze, szalejące na powierzchni niczym potężne cyklony, wysokie odczyty w podczerwieni, kryształy lodu w atmosferze i kolory chmur. I co byś pomyślał, gdybym teraz powiedział ci, że pionier potwierdził prawie wszystkie te obserwacje? Niesamowite, prawda? Pozostał jednak mały problem, ponieważ słon zobaczył coś, czego pionier nie widział. Widział on pierścień wokół Jowisza, podobny do pierścienia Saturna, ale był on znacznie mniejszy i znajdował się bliżej planety. Według słona, pierścień ten składał się z pyłu i małych asteroid, jednak ani Pionier 10, ani Pionier 11 nie zaobserwowały niczego, co choćby zdalnie pasowało do opisu słona. Czy ingo słon mylił się co do pierścienia Jowisza? Mogę ci powiedzieć, że nie, bo cienki pierścień Jowisza został również potwierdzony kilka lat później przez technicznie lepiej wyposażoną sondę. Po tym wydarzeniu Ingosłan zyskał reputację wybitnego medium i otrzymał wiele zamówień od naukowców i prywatnych fanów jego pracy. Szok jego życia W marcu 75. wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło życie Ingosłana. O trzeciej nad ranem otrzymał telefon. Głos po drugiej stronie poprosił go o przybycie do Waszyngtonu do Muzeum Historii Naturalnej. Został wyraźnie poinstruowany, aby stawić się w holu muzeum o 12 w południe. Nieco zaskoczony, ale też zaciekawiony, słon pojawił się na randce w ciemno. Tam podszedł do niego nieznajomy, który wyglądał jakby należał do wojska, bez słowa wręczył słonowi kartkę z napisem Nie odzywaj się i nie zadawaj pytań, to dla naszego i Twojego bezpieczeństwa. Proszę za mną. Tajemniczy mężczyzna zaprowadził Ingo do samochodu, w którym czekał inny mężczyzna. Ingo nazywa tych mężczyzn w swojej książce bliźniakami. Drugi mężczyzna przeszukał Ingo i zapytał go, czy byłby skłonny pracować nad projektem wymagającym absolutnej ciszy. Kiedy słon się zgodził, bliźniacy założyli mu worek na głowę i samochód odjechał w nieznane miejsce. Po pewnym czasie wsiedli do helikoptera i polecieli dalej. Po wylądowaniu słon został zaprowadzony do budynku i dopiero tam medium mogło zobaczyć, gdzie ponownie się znajduje. Chociaż nikt nie przedstawił się osobiście, słon doskonale wiedział, że znajduje się w laboratorium CIA. Inny mężczyzna powiedział Ingosłonowi o tajnym projekcie z dalnego widzenia i obiecał zapłacić mu 1000 dolarów dziennie w gotówce za jego usługi. Słon musiał zgodzić się na pozostanie w budynku przez cały czas trwania projektu. Nie wolno mu było wykonywać żadnych połączeń telefonicznych i zgodził się milczeć o wszystkim, co się wydarzy przez co najmniej 10 lat. Zaciekawiony słon Ponownie się zgodził, i tak rozpoczęła się przygoda, której słon nigdy nie mógł sobie wyobrazić w najśmielszych snach. Magabryczna podróż na Księżyc. Słon był zdumiony, że CIA spośród wszystkich ludzi poprosiło go o skierowanie swojej świadomości na Księżyc. Pokazali słonowi niektóre obszary na Księżycu i poinstruowali go, aby wykorzystał swoje umiejętności widzenia na odległość do dokładnego opisania niektórych obszarów. W swojej książce opublikowanej wiele lat później, medium opowiedziało o swoim eksperymencie. Cóż, zostałem poproszony przez pewnych bardzo tajemniczych ludzi o przeprowadzenie kilku sesji zdalnego widzenia nad Księżycem. Zaproponowali, że zapłacą mi pieniądze. Wcześniej płacono mi bardzo mało za większość pracy, w którą byłem zaangażowany, więc powiedziałem, że to zrobię. I wtedy, w czasie tych sesji zdalnego widzenia, zobaczyłem kilka rzeczy na księżycu, które wydawały mi się naprawdę dziwne. Na przykład ludzi, duże struktury, dużo aktywności i tak dalej. Na początku agenci CIA pokazali mu miejsca, w których nie było nic specjalnego, tylko duże klify, kratery, wydmy biało-szarego proszku. Następnie medium przeniosło jego świadomość do miejsca, które natychmiast się zmieniło. Słon na początku za nie mówił, a następnie opowiedział o śladach na powierzchni Księżyca wykonanych przez maszyny, takie jak traktory na Ziemi. Inne wzory wskazywały na aktywność wiatru, ale na Księżycu nie było powiewu powietrza. Słon zauważył również dziwny krater wypełniony zieloną mgłą. Zaciekawiony tym, co wytwarzało światło, zbliżył się do obiektu w swoim umyśle. To, co zobaczył, zaskoczyło go. Była to duża struktura przypominająca lotnisko z hangarami, wieżami, drogami i maszynami. Wszędzie widoczne były oznaki działalności przemysłowej. Cytat ze słona: Cóż, przez wiele lat uczono nas, że Księżyc to martwe miejsce bez wody, bez powietrza, bez niczego. Widziałem tam powietrze, przynajmniej nie wydaje mi się, żebym komentował wodę na Księżycu, ale dopiero w ciągu ostatnich dwóch lat nauka w końcu przyznała, że na Księżycu jest woda i atmosfera. Ale w latach 60. zaprzeczano temu. Wszyscy byli nauczeni wierzyć, że jest to martwe, pozbawione powietrza miejsce. Słon przeniósł się w inne miejsce i zobaczył strukturę emitujące światło w różnych kolorach. Gdy podszedł bliżej, okna kopuł stały się wyraźniejsze. Ponownie mógł zobaczyć tę samą zieloną mgiełkę w strukturze, ale tym razem postanowił spojrzeć przez okna na źródło. W kopule zobaczył humanoidalne postacie, które wyglądały prawie jak ludzie i wyraźnie nad czymś pracowały. Nagle dwie z tych istot przerwały swoją aktywność. Obie poinstruowały swoich ludzi, by weszli do środka, a słon mentalnie podążył za nimi. W momencie, gdy miał zamiar wyświetlić swoją odległą wizję przez okno, dziwne istoty w środku odwróciły się. Słon był zaskoczony. Poczuł i zobaczył, że te istoty widzą jego świadomość. Słon był przerażony i powiedział jednemu z bliźniaków, że mogą go zobaczyć. Agenty CIA polecił Słonowi szybko wrócić. Słon otworzył oczy i powiedział, wiedziałeś już, że są jasnowidzami. Jedyną odpowiedzią, jaką otrzymał, było to, że eksperyment się zakończył i tak się stało. Ingo Słon został wyprowadzony z budynku, poleciał do Waszyngtonu i musiał milczeć przez 10 lat. Przez 10 lat Słon musiał milczeć. Wiele lat po tym wydarzeniu, Słon cierpiał z powodu tego, co zobaczył. Obcy byli dla niego szokiem. Słon miał w głowie zdjęcia z lądowania na Księżycu. Wiedział z oficjalnych raportów, że na Księżycu znaleziono niewiele więcej niż skały i pył. Nie mógł z nikim rozmawiać o tym, co widział. Tylko najbliżsi powiernicy byli wtajemniczeni. Z kilkoma bardzo dobrymi mediami i przyjaciółmi, Słon odważył się później na kilka podobnych prób. Dobrze chronieni, medium rzutowali swoje duchy na różne planety i we wszechświat. To, co zobaczyli, było potworne. Po zakończeniu milczenia, słon opublikował kilka książek. I było tak, jak musiało się skończyć. Nikt nie mógł potwierdzić tych doświadczeń. Niektórzy uważali słona za geniusza, inni za szarlatana. Słon napisał między innymi: naprawdę nie da się już tego uniknąć. Pojawia się pytanie, dlaczego Związek Radziecki i Stany Zjednoczone nie wróciły na księżyc w latach 70., kiedy wydały wszystkie te pieniądze, aby tam się dostać i skolonizować go. Nagle się zatrzymały, opinia publiczna powinna zadać sobie pytanie, dlaczego tak się stało? Jego Słon nie był całkowicie osamotniony w tym poglądzie. Zbiegał w lat zebrała się społeczność mediów, ufologów i demaskatorów, którzy zgłaszali podobne obserwacje lub tajne informacje z działania NASA. Słon wyraźnie widział kosmitów obsługujących bazę na Księżycu pod koniec lat 70., a CIA miała o tym wiedzieć. Według słona istnieje kilka gatunków poza Ziemią, których ślady widział na Księżycu i w innych miejscach. Słon ostrzegł jednak przed próbami kontaktu z tymi istotami, w szczególności medium postrzegało obcych na Księżycu jako wrogo nastawionych. Ty Obserwacje mogą wyjaśniać, dlaczego Rosja nagle porzuciła plany kolonizacji Księżyca w latach 70., a Stany Zjednoczone przerwały program Apollo na początku lat 80. i od tego czasu nigdy nie wróciły na Księżyc. Słon napisał sześć udanych książek, sześć innych zawierało tak wybuchowe informacje, że żaden wydawca nie chciał ich opublikować. Przed nami jeszcze wiele ekscytujących i nietypowych filmów. Kliknij subskrybuj teraz i oglądaj dalej.